kiedyś miałam na imię Andrzej. W zasadzie formalnie jest to dalej moje imię męskie, obecnie Edyta. Zorientowałam, że jestem osobą transseksualną już w dzieciństwie. Wiedziałam o tym, mając lat kilka, o ile dobrze pamiętam, to było tak czwarty, piąty rok życia. Pochodzę z takiej dość przeciętnej, inteligenckiej rodziny, z PRL-owskiego okresu. Chodziłam normalnie do przedszkola, do szkoły, do liceum później. W wieku dojrzałym postanowiłam coś z tym zrobić, pierwsze podejście było nieudane. Takich momentów przełomowych pamiętam ze swojego życia kilka. No najpierw, kiedy tam powiedziałam to jednej z moich pierwszych partnerek, no, która zresztą okazała się bardzo wyrozumiała, bardzo mnie w tym wspierała. A później, kiedy moje małżeństwo w zasadzie zaczęło się rozpadać i już wiedzieliśmy, że nic z tego nie będzie, no to było całkiem niedawno, bo to było 5 lat temu. Ja wtedy już postanowiłam, że jeśli ono się rozpadnie, to ja już dalej nie będę oszukiwać ani świata, ani siebie. Zmiana płci jest złożona z kilku etapów. Po wizycie u seksuologa osoba transseksualna przechodzi kurację hormonalną. Mężczyzna, który chce zostać kobietą, dostaje żeńskie hormony. Natomiast kobieta, chcąca zostać mężczyzną, dostaje testosteron. Kolejny element to sprawa w sądzie, który zmienia dane personalne. Na samym końcu są operacje plastyczne. W Polsce rocznie wykonuje się 50 operacji tego typu. W przypadku wytworzenia piersi poprzez implanty silikonowe u transkobiet, no to jest już koszt 15 tysięcy złotych, w przypadku transmężczyzn dużo więcej, z około 40-50 tysięcy złotych. Dochodzą kwestie no, stałego przyjmowania hormonów, więc tutaj też koszty są oczywiście różne w przypadku transmężczyzn i w przypadku transkobiet, no ale też od powiedzmy 200 do 500 złotych miesięcznie. Te koszty mogą się ciągnąć w nieskończoność, ale trzeba się liczyć tutaj też no, minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych, do 100 nawet, w zależności oczywiście od tego, z jakim przypadkiem mamy do czynienia, nie są niczym dziwnym.